Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy zawodnik. Dokładnie tak. No i się spłaciłem się, powiem, Monika, to te twoje feromony chyba. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa w Otore, jest ze mną Szymon Nowowiejski. Powiedz mi proszę cię, dlaczego farmaceuta? Nie farmaceuta, a apteka. Kurczę, wiesz co, nie wiem, już to tak się przyjęło od dawien dawna. Nie wiem, może by trzeba było kolegów zapytać. Myślę, że taką, kurczę, ciekawa, unikatowa ksywa. Ja będę dalej drążyć temat. Apteka kojarzy nam się z farmacją, kojarzy nam się z pigułami, zastrzykami. Coś z tym związanego? Na pewno mam dużą wiedzę farmaceutyczną odnośnie różnego rodzaju medykamentów. Bardziej tutaj z grupy sportowej, choć myślę, że w każdej mógłbym doradzić i znaleźć fajny story. Myślę, że byśmy wspólnie też znaleźli dobry, wspólny język. Wspólny język, czyli mówimy o dopingu. Dokładnie tak. Powiedz mi, jak wspiera, jak pomaga doping i zazwyczaj jest niedozwolony na wielu dyscyplinach. Powiedz mi, czy to jednak jest odpowiednia forma wspomagania swojej rzeźby, swojej odporności też, no i przede wszystkim wytrzymałości. Znaczy wiesz co, w świecie MMA nie jest zablokowane, czy w świecie MMA, gdzieś tam UFC i tak dalej. U nas nawet w KSW można normalnie się dopingować, nie ma najmniejszego problemu. Niemniej jednak wiesz, jak testosteron to jest eliksir młodości, jakby nie było. Ja jestem akurat młodym tam chłopakiem, tam 31 lat mam, ale po 35 roku życia testosteron zanika, także nawet już każdy lekarz przepisze dawki lecznicze, które mają około 100-200 mg, także myślę, że każdy tutaj znalazłby zastosowanie. I to nie chodzi tylko w sportach z walki, bo może to być nawet w życiu codziennym. Jak ktoś jest za bardzo spały albo małżonka już nie jest za bardzo zadowolona, to myślę, że szłoby tutaj rozpisać jakieś ciekawe rozwiązania. Ja wstrzykiwać nie będę, bo mam dużo testosteronu. Naturalnego oczywiście. Nie wiedziałam o tym, że kobietom też się przypisuje testosteron. No też. Różne medykamenty też się bierze, zależy pod co trenują i tak dalej, ale też biorą. Tylko, że no potem wiadomo, różne są tego skutki, także to już trzeba pod opieką farmaceuty. Ja miałam na myśli kobietom, które nie trenują, bo wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w wielu krajach jest tak, że w pewnym wieku mężczyznom przepisuje lekarz rodzinny testosteron po to, żeby właśnie wspomagać układ cały nasz organizm, cały organizm mężczyzn. Bo w pewnym wieku testosteron jednak, poziom testosteronu spada i właśnie w niektórych krajach jest przepisywany. Też się kobietom przepisuje? Wiesz co, takiej wiedzy odnośnie kobiet dużego nie mam, ale pewnie gdyż też się dopingują niektóre, znając życie w jakimś tam bodybuildingu czy coś na takiej zasadzie. Ale tak jak mówię, bardziej z autopsji mogę powiedzieć, nie z jakichś książek czy czegoś, tylko to, co po prostu przetestowałem na własnym organizmie. Oczywiście ze wszystkimi badaniami i tak dalej, nie, że gdzieś tam jakoś ślepo idę w coś, tylko wszystko też testuję, badam i potem robię badania krwi i tak dalej. Dużo zawodników zgłasza się do ciebie, żeby osiągnąć skutki jakich zamierzone, żeby mieć siłę. Czy dużo zawodników zgłasza się do ciebie, żeby właśnie doradzić się w kwestii farmacji? Nie, czasami jacyś znajomi, ja się nie zajmuję tym zawodowo, ani na takiej zasadzie, czasami jak gdzieś jakiś znajomy się przygotowuje czy coś, to po prostu z autopsji mu mówię, co by było dobrze dorzucić, żeby sobie zrobić. Oczywiście niech sam sobie gdzieś to załatwia na własną rękę, od lekarza recepty, coś na takiej zasadzie, no bo ja w tej dziedzinie w ogóle nie siedzę, nie? Czyli twój oponent nie zgłosił się do ciebie, nie powiedział, apteka, co mam strzyknąć, żeby cię pokonać? Mój oponent to musiałby na początku mówić przez pana apteka, to jest po pierwsze. Po drugie, no nie ma takiej dawki, żeby, czy cokolwiek, jakichś środków, żeby mnie pokonać. On by musiał sobie wstrzyknąć coś na charakter, czy coś, żeby mieć jaja i tak dalej, a nie tylko ślepo się gdzieś tam zestawiać swoim trenerkiem, czy coś na takiej zasadzie. Pani apteka, uważa pan, że oponent nie ma charakteru, nie ma jaj? My możemy być na ty tutaj jak najbardziej, mówiłem tutaj o... Trochę wystraszyłam. Nie, my tutaj na ty jak najbardziej, ale nie dalej, to jest, bardziej się tutaj nad tym skupiłem, a nie słyszałem pytania. Czy oponent nie zgłosił się, żeby cię pokonać, nie zgłosił się do pana apteki, żeby pokonać? Nie, no... Kolejne pytanie było, czy uważasz, bo to było na pan, panie apteka, czyli apteka uważa, że twój oponent nie ma charakteru, nie ma jaj? Tak.
Tak, tak uważam. Bo nie chciał, najprostszym przykładem jest to, że nie chciał podpisać walki. Długo się migał od tego, dopiero półtora miesiąca przed wszystkim podpisał przez to, że został namawiany przez swoich kolegów z sali i tak dalej. Nie chciał wziąć tej walki i doskonale o tym wiem i to jest też potwierdzone, nie? Ja tak się zastanawiam, mój pierwszy wywiad, zastanawiam się, kto się bardziej stresuje, czy ty, czy ja, ale tak widzę, że dobrze, bo jest wyrównane, tak, no okej, okay, no idziemy dalej. Ja się stresuję, bo jesteś ogromny, jesteś wielki, jest bardzo duża dysproporcja między nami. Nie ma żadnej, nie ma żadnej dysproporcji. Wszystko tak. Jest tak, jak powinno być. Chciałam jeszcze zapytać, co sądzisz oprócz tego, że nie ma charakteru twój oponent? Jak myślisz, czy jest dobrym wojownikiem? Znaczy naprawdę jest dobrym zawodnikiem, na pewno jest dobrym zawodnikiem, ma stoczone bardzo dużo walk, jest do mnie dużym wyzwaniem sportowym, także to jest bez dwóch zdań. Także jestem bardzo głodny tej walki, ciekawy, na pewno nowe doświadczenie. No i jakby nie było, to będzie mój debiut, tak? A on całe życie, on jest sportowcem. Ja jestem rock'n'rollowcem, ja dzisiaj poimprezuję, znaczy w cudzysłowie, tak, jeżeli mam robotę do zrobienia, to trenuję i tak dalej, ale on całe życie siedzi na sali, tak? Ja się przygotowuję tylko na przygotowaniach, tak, to trenuję sobie 3-4 razy w tygodniu, ale też nie mam problemu, żeby na weekend sobie wyjść i wypić sobie jakiegoś drineczka, bo ja po prostu korzystam z życia. Jesteś rock'n'rollowcem, fighterem rock'n'rollowcem. Dokładnie i lubię jeździć na motocyklu. Harleju? Dokładnie, cycki i Harleje. Nie słyszałam tych cycków, usuniemy to. Harley, to moja miłość. Jedna z pierwszych, największych miłości. To kto wie, może kiedyś nam się uda razem pojeździć. Kocham Harleje, kocham MMA. Za co ty kochasz walkę? Za co kochasz sport? Powiem tak, i dla mnie weekend kiedyś bez bicia to był weekend stracony. Jak byłem młody, jak miałem 20 lat czy coś na takiej zasadzie. Także ja po prostu to lubię. Mam stoczone dziesiątki pojedynków na ulicy, w lesie, na polanach. Czasami liczbę na liczbę, 10 na 10, 20 na 20. Czasami w przewadze, gdzie przeciwnika było ponad 100, nas było 30. Różne były wyniki, ale ja to kocham. Wszystkie palce to jest historia, gdzie mam połamane, gdzie miałem łiskówki w twarz wbijane, wszystko tak dalej. To jest taka adrenalina, że... No, że to jest niepowtarzalne, także po prostu lubię to, kocham to i teraz fajnie, że mogę przenieść to w sportową stronę. Boks, K1 czy może MMA? Głównie K1, ale tak jak tutaj na Wotorę też chciałem zrobić w K1 tą walkę, jednak włodarze powiedzieli, że nie ma takiej opcji, żeby Mirek Kliński zgodził się, żeby jego zawodnicy poszli w stójkę, więc przyjąłem warunki MMA. Myślę, że w tej płaszczyźnie też bardzo dobrze sobie radzę. Trenuję z naprawdę najlepszymi na Śląsku, także idę po swoje. Śląsk ostatnio była inna zupełnie, może nie będę wymieniać, inna federacja robiła też swoje święto. Nie będę mówić, no bo tak naprawdę będę promować na S, C, wiadomo. Tak, no. Czy chciałbyś tam zawalczyć, gdybyś dostał taką propozycję? Dostawałem propozycję i z tej federacji, i z innych, ale póki co mam tyle propozycji, że zeszło to gdzieś na dłuższy tor. Nie, notabene też to mój kolega organizuje, bardzo fajna gala na poziomie i tak dalej, ale póki co skupiam się na innych federacjach. Dlaczego wybrałeś Wotorę właśnie? Najbardziej zbliżone do walk na ulicy, no i niemniej jednak na pewno dlatego, że miałem się bić tam w drugiej czy w trzeciej edycji, już dokładnie nie pamiętam, gdzie wypadek na motocyklu mnie z tego wyeliminował, także chciałem tutaj włodarzom dać dobrą dawkę krwawej walki oraz tego, żeby publika wszystko widziała, tak to było. Kiedyś mówili, że przychodzi się do apteki, teraz apteka przychodzi do was, żeby wam pokazać dobry rozpierdziel. Czyli musi być brutalnie i krwawo. Dokładnie tak. I stąd Wotorę. Jeżeli byś dostał propozycję walki we Freakowej Federacji, czy tam jest za delikatnie? Dostałem. Jestem podczas rozmów. Możliwe, że za niedługo zobaczycie mnie tam. Na chwilę nic nie będę mówił, żeby mnie gdzieś nie zapeszyć, coś na takiej zasadzie. Ale jeżeli dostanę walkę sportową z normalnym zawodnikiem, chociaż jakby nie było, mam jakiś niewyjaśniony konflikt z jakimś tam, kurczę, Ferrarim, który gdzieś tam mocno zaszedł mi za skórę. Wiadomo, on nie jest dla mnie żadnym wyzwaniem, bo to ja bym go zliściował jak dziecko, widzieliście jak uciekał. Ale dlaczego nie on i tych dwóch, którzy byli w pokoju, 3-1 na przykład, jak najbardziej. Najpierw przejdę mindę, a potem będę zastanawiał się, co robić dalej. Ale tak jak mówię, na pewno chcę dalej walczyć i robić teraz coś dla siebie. Osiągnąłem jakiś status materialny, bo tak jak wiadomo, ze sportu jest ciężko wyżyć. Teraz jestem w jakimś takim etapie, że mogę oddać się sportowi i przenieść to, co kocham, czyli bicie się tak dalej na arenę sportową. Gdyby nie Minda, to z jakim przeciwnikiem byś zawalczył?
Nie mam pojęcia. Naprawdę miałem dużo ofert, tak dalej, tak jak mówię. Cieszę się, że jest to Kamil, no bo to jest doświadczony zawodnik, tak? Na pewno nie będzie to łatwa walka. Na pewno widzę tutaj dominację nad niektórymi zawodnikami, którzy mają kilka walk stoczonych, a tutaj myślę, że będzie podobnie, jednak na pewno będzie poważnie podchodzę do tej walki. Staram się poukładać puzzle. Cieszę się, że to będzie Kamil właśnie, ale z drugiej strony uważam, że nie ma charakteru, nie ma jaj. Jednak jest dobrym zawodnikiem. Powiedz mi, coś mi w tych puzzlach nie pasuje. Cieszysz się, że to jest on? Że masz z nim walkę? Nie pasuje to, że właśnie zamiast on zabiegał o tą walkę. On chciał tej walki, bo dostał największe pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobił, to dostał tutaj na walce ze mną. Dlaczego? Bo zaczął mnie kąsać nieelegancko, zaczął mnie wyzywać. Wystarczyło powiedzieć, że apteka jest tchórzem, będzie bał się ze mną bić i tą waleczkę by dostał. Poszedł o kilka słów za daleko i nie podoba mi się to, że do mojej debiutanckiej walki nie mogę wejść do przeciwnika z jakimś tam szacunkiem, gdzie nie mogę sobie podać do niego ręki i tak dalej przez te słowa, które powiedział. Jeżeli by się skulił, przeprosiłby za to, można by było. On mówi, że ja go obrażałem, ale jeżeli on mnie zaatakował pierwszy, no to ja już odpalam wszystkie działa w niego. Które słowa najbardziej cię dotknęły? On zaczął coś tam mówić od ciot tak dalej, tak? Zaczął mnie wyzywać. Co notabene wiem, że tam jego trener mocno w tym gdzieś tam ten, no ale tak jak mówię, no to on ma swoją głowę. Michał Pasternak umiał się elegancko zachować w jakiś tam delikatny, kulturalny w miarę sposób kąsać, a nie używać jakichś tam słów, które naprawdę dobrze, że w tym momencie, kiedy to padło, ja byłem w Tajlandii i miałem jeszcze przed sobą 2 miesiące wakacji. No bo tak to bym wsiadł tutaj do Warszawy, bym tam wjechał do niego i byśmy sobie to od razu załatwili. Może by to było złe, ale ja jestem taki, że mi szybko wydupca korę. Ja po prostu jest tak, jest akcja, jest reakcja, tak? A tam 2 miesiące jeszcze do wylotu z powrotem, więc w miarę jakoś ochłonąłem, poukładałem to tak dalej i jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. Odpaliłeś się bardzo. Jak dojdzie do face to face, powstrzymasz się, będziesz kontrolował emocje? Jesteśmy już po face to face, tym dzisiejszym, ostatnim, tak dalej. Także no myślę, że jest to tutaj, wiadomo, jeżeli był... Ale gdyby teraz było face to face właśnie. Tak, nie ma najmniejszego problemu, tylko wiadomo, jeżeli będzie jakiś cios poniżej pasa, no to od razu walę go w łeb i tyle. Ale jeżeli umie się zachować w miarę, ma jakąś resztę godności, no to dlaczego mamy robić to tutaj? Zróbmy to na arenie sportowej i tak myślę, że powinno to wyglądać, żeby wyjaśnić sobie to tam i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy, nie? Słowami nie wytrącić się z równowagi. Słowami oczywiście, że możemy wyprowadzić z równowagi, zależy jakimi. Ale tak jak mówię, przebiegła konferencja w miarę jakoś potrafił, wiadomo, jak był tutaj, ja go merytorycznie robię, tak? Jeżeli był jakoś wpędzony w kozi róg, zaczął obrażać delikatnie, no tak to jest. Ale niektórzy są amebami umysłowymi, gdzie nie potrafią się wypowiadać i na takiej zasadzie. Ja, mimo że nie mam doświadczenia przed kamerami, gdzie się trochę stresuję, myślę, że jakoś w miarę to się udało. No, on zaczął stękać, dukać i tak dalej. No myślę, że wpierdzielił się jak ślepy do kina. Nie masz doświadczenia, ale świetnie sobie radzisz. Mam nadzieję, że wy też tak również tak uważacie. Ja uważam, że doskonale radzisz sobie z kamerami i odpowiadasz tak jak chcesz, nie tak jak ktoś cię pociągnie za język. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja dziękuję ci serdecznie za rozmowę i widzimy się już na walce. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.